Mateusz Mika, nowy na zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów kolejnych w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy, nowy, bo pech przydarzył się Michałowi Kubiakowi. Trochę zostałeś tak wyrwany z innych zajęć. Wyrwany może nie do końca, bo i tak miałem dołączyć do kadry B na zgrupowaniu w szczytku tego samego dnia, no tylko musiałem pojechać w trochę innym kierunku. Powiedz, jak w takim ekspresowym tempie udało Ci się do tej tutaj dwunastki, która w Lublanie trenuje i wcześniej trenowała we Wrocławiu, dołączyć? Jak się tu czujesz? No, na razie jeszcze mam pewne braki na pewno, ale myślę, że z treningu na trening będzie lepiej, a atmosfera w drużynie jest w miarę dobra, także jest okej. Powiedz, Mateusz, dwa zdania o tym, jak Ci minął ostatni rok. My pamiętamy Cię doskonale z Plus Ligi, trochę nam uciekłeś do Francji, żartuję, oczywiście z tym uciekłeś, ale jaki to był dla Ciebie sezon? Czego się tam nowego nauczyłeś? Czy to był fajny, czy może chciałbyś, żeby był jakiś inny? Jak to wspominasz? Nie, na pewno chciałbym, żeby był trochę inny, bo jeżeli chodzi o wynik końcowy drużyny, to myślę, że nie był z nas usatysfakcjonowany. Wy tam utrzymaliście się w Montpellier, ale o playoffach mogliście tylko pomarzyć, tak? No, do pewnego momentu jeszcze trochę marzyliśmy, ale niestety końcówkę sezonu mieliśmy dosyć kiepską i skończyliśmy bodajże na 12 miejscu, a plany były troszkę inne. Co prawda mieliśmy parę problemów personalnych z kontuzjami i tak dalej, ale to nie można nigdy zwalać. Z tego, co orientujemy się, choć wiem, że to jeszcze nie jest oficjalna informacja, w przyszłym roku jest ogromna szansa, że będziemy Cię znowu oglądali w Polsce. No tak, już mam, tylko mi pozostało wysłanie do nowego klubu podpisanego kontraktu i wszystko jest praktycznie załatwione. Jest też duża szansa nie tylko myśleć optymistycznie o klubie. Wiem, że będzie teraz duża wymiana zawodników na Ligę Światową, którą będziemy grali w Brazylii za tydzień, jadą nowi. Wiem, że między innymi Ty jedziesz, no i będzie szansa zagrania w reprezentacji Polski z Brazylią. To dla Ciebie jakieś wielkie wyzwanie, coś wyjątkowego? No na pewno jeszcze nie zdarzyło mi się zagrać na takim poziomie, na pewno w meczu reprezentacji. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze.